co się zmieniło w Straży Pożarnej na przestrzeni ostatnich lat? Panie redaktorze, na przestrzeni ostatnich lat w Straży Pożarnej zmieniło się bardzo dużo. Zostaliśmy w dużej mierze bardziej dofinansowani. Zmienił nam się sprzęt. Sprzęt mamy bardziej nowoczesny. Kiedyś patrzyliśmy na straże pożarne zachodnie z takim... Chcielibyśmy mieć ten sprzęt, tak? Ale oni mają fajny sprzęt. Dzisiaj mamy ten sprzęt taki sam, a może i nawet lepszy. Dzisiaj straże pożarne zachodnie mogą nam tego sprzętu zazdrościć. Dzisiaj mamy budynki w pełni wyposażone. Dzisiaj mamy nowoczesne budynki. Komfort strażaków, strażackiej służby się poprawił. Ale jeżeli mówimy o sprzęcie, sprzęt, który trafił do Państwowej Straży w ostatnich latach, można powiedzieć w ostatnich 5-8 latach, to jest naprawdę duży zastrzyk. To są miliony, a może i nawet miliardy złotych. No tak, mówimy o sprzęcie, mówimy o budynkach, ale to przede wszystkim ludzie na te akcje jadą, a wielokrotnie, przez wielu lat można powiedzieć, że w rankingach zaufania do służb mundurowych Straż Pożarna jest najwyżej, zawsze, a potem długo, długo nic i dopiero inne. Czy pan to na co dzień czuje? Ja to na co dzień czuję i każdy strażak to na co dzień czuje. Jest takie przysłowie, tam strażak wchodzi tam, gdzie skąd ludzie uciekają. Ten strażak z narażeniem życia wchodzi do tego płonącego domu, ratuje człowieka z wody, ratuje człowieka z wypadku. I dzięki temu wyposażeniu, które mam, o którym wcześniej mówiłem, ten strażak może bezpiecznie wejść do tego zdarzenia i może z tego bezpiecznie wyjść. I te procedury, które mają, pozwalają nam na tą bezpieczną pracę. To nie znaczy, że strażacy nie ulegają wypadkom. Tak jak w naszych, wszędzie, w każdej służbie, gdzieś ktoś ulega wypadkowi. Mamy w naszej służbie taką fundację poszkodowanych ratowników, ale nie tylko tych ratowników, ale również rodziny, które gdzieś tam tej pomocy potrzebują. I taką pomoc też możemy udzielić tym ratownikom. Także jest to profesjonalnie, w pełni wyposażona, dzisiaj można powiedzieć z pełną świadomością służba na wysokim poziomie. Rozmawiamy o akcjach, rozmawiamy o sprzęcie, który służy do ratowania życia, a jakie działania straż podejmuje, żeby zapobiegać może takim wydarzeniom? Czy działania profilaktyczne państwo prowadzą? Działania profilaktyczne to są działania, które mamy tak zwane salki edukacyjne. W większości komend, jeszcze może nie we wszystkich w województwie pomorskim, ale w większości, gdzie przychodzą dzieci w wieku szkolnym. To są zerówki, pierwsza klasa, druga klasa i tam można zobaczyć, jak powstaje pożar, jak się rozwija pożar, jak zapobiec temu pożarowi, gdzie trzeba to zdarzenie zgłosić, jak to zgłosić. Te salki edukacyjne naprawdę kształcą już te młode pokolenia, co jest niekiedy pokazane w różnych wiadomościach i tam na stronach naszej komendy wojewódzkiej czy komendanta głównego, gdzie komendant główny dziękuje tam dziecku jakiemuś tam 5-6-letniemu, co jest naprawdę dużym wyzwaniem dla takiego dziecka, które ma zadzwonić na numer 112 i przekazać, że coś się wydarzyło i mama potrzebuje lub tata pomocy. Tam, gdzie nie ma tych salek edukacyjnych, to przychodzą nauczyciele, dzwonią do nas, czy mogą przyjść, zobaczyć sprzęt. I taki sprzęt my pokazujemy. Pokazujemy te samochody. Niekiedy jeździmy do szkoły na takie zajęcia. Pokazujemy ten sprzęt. Mówimy o pracy strażaka, ale też mówimy przy tym, jak udzielić tej pomocy, co w pierwszej kolejności można by było zrobić. I do tych dzieci naprawdę to dociera. Te dzieci to bardzo szybko łapią, można powiedzieć.